Siemanko. Dzisiaj trochę inaczej. Inny wstęp do filmiku. Jedziemy z Anią pobawić się trochę w Trout Area. Jedziemy na łowisko kolorowe pstrągi, znajdujące się 99 km od nas. Woda na Odrze wysoka, więc ciężko się łowi, nawet na kanale. Byłem w piątek, nie mogę powiedzieć, że nic nie złapałem, bo połapałem trochę kleni. No ale ile mogę Wam pokazywać tych kleni? Także spróbujemy swoich sił z pstrągami. Ponoć fajne łowisko, łowne. Będzie to jakaś taka odskocznia od kleni. I jakoś tam nam wychodzi ten ultralight. Więc chcemy spróbować swoich sił troszkę z pstrągami. Co, zapraszam Was do oglądania. Tu możesz machać na wprost. Co? Dobrze, wiem. Nie. No już się wypiął. Zrób zdjęcie. Masz? Ania ma rybę. Bierzemy jej. Weź ją troszkę od tego. Rybka i puszczamy. Na librę jedna, teraz zmienię czwartą na coś innego. Bardzo dobrze to działało, ale to jest długie i nie chcą zassać, więc będziemy próbowali na to dalej. I rzucamy. Spątałem się. Już chyba nie. A nie, dalej. No bo już puścił. Nie, nie puścił. Masz? Nie.
Pogoda dzisiaj nam dopisuje. Troszeczkę wieje, ale jesteśmy dzisiaj w kombinezonach, także jest nam cieplutko. Raczej do końca dzisiaj posiedzimy, do godziny 17. Dało nam się złowić już tygrysie, więc jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy, co dalej nam się uda złowić. O, było branie. Najlepiej one biorą pod samymi nogami tak naprawdę. Najwięcej uderzeń i najwięcej zaciętych ryb jest tak naprawdę pod nogami. Patryk wygrywa dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość złowionych ryb. Mnie nie ma tak dobrze. Ogólnie jest to bardzo fajne łowisko dla osób, które zaczynają swoją przygodę z wędkarstwem i chcą się nałowić. Albo gdy chcemy kogoś zachęcić do łowienia ryb, bo tych ryb łowi się tutaj dużo i często. Więc jeżeli chcemy w kimś zaszczepić miłość do wędkarstwa, to myślę, że jest to odpowiednie miejsce. Ale też dla osób, które już dłużej łowią i chcą na przykład troszeczkę się pobawić bardziej niż jest to możliwe na PZW. Masz? Ania ma kolejną rybkę. Do góryki. O, jaki ładny. Tu. Inny kolor. Tak. Taka rybka. I uciekł. I do wody. No. Znowu przed swoje, czy nie? Zdjęcie mi zrobisz, chodź. Dobra, już nie zrobisz, bo już rozwalił gumę. Taki strążek. No, rzucamy, łowimy. Zostało nam gdzieś godzinka łowienia. Rybki dopisały. Tyle tego było, jest i bierze, że masakra. Biorą na wszystko, na tamty, na pupy, na jeszcze inne przynęty. Ale najbardziej sprawdził mi się dzisiaj różowy. I Ania dużo połapała tych pstrągów na robala z AliExpress. Ale nachodzą tak falami. Raz są po prawej, raz po lewej, trochę na środku i tak jak klenie troszkę. Gdzieś stadami się przemieszczają. Łowienie super. Taka delikatna odskocznia od PZW. Także polecam, zawsze to coś innego. Główeczka delikatna, tam mam koralik 0,2 grama. Miałem też 0,5, ale na 0,2 miałem najwięcej brań, bo to jest dosyć płytko. I ta ryba jakoś przy dnie nie chciała żerować. I teraz sobie tak próbujemy, teraz to zakładamy, raz to i testujemy, na co biorą, na co nie. Także mówię, została nam godzinka. Ania też już parę rybek złapała. Mam nadzieję, że jej kamera uwieczniła to. No i co? Brania mamy nagrane, więc działamy dalej. Chciałem wam pokazać. U mnie sprawdza się to tak, że teraz, przynajmniej pierwszy raz jestem, tak jak na klejach, delikatne zwijanie, powolne, podszarpywanie delikatne i tak cały czas. I jak dzisiaj to się sprawdzało. Więc spróbujemy. Zobaczymy, może uda mi się nagrać. Zwijamy delikatnie. Podszarpujemy czasem. Tak jak tłumaczyłem wam, jak łowiłem klenie. Tylko nie zawsze im pasuje kolor. Zawsze raz tak, raz tak.
O, wpadł i zebrał. I gumę urwał. I do wody. O, zdjęcie zrobimy, było ładne. Zrób on tak pod wierak. Też się spląta coś tu. Tak o? Taka rybka odpuszczana. Biały to nie. Biały to jest mikado. To jest z tym, no. Będziemy mieli następne. Tu jakiś chory już wpływa. Ale zrobimy jeszcze jedno. No już uszkodzony jest. Taka ryba. Wstępna, masz? Wypinamy go. I puszczamy na nas. No to jak mówiłem, malusieńka główka, haczyk ósemka. Zakładamy jochu koloru białego. Rzucamy. I zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś branie na to. Się jakiś boczny wiatr zerwał. Już widzę, ludzie zaczynają się zwijać. Bo tu jest tylko do 17. Ale my jeszcze chwilę połowimy. Mamy jeszcze czasu chwilę. No. Jak widać, na razie sprawdza mi się najlepiej zwijanie. O, jeszcze ładny kolor złapaliśmy. Jednostajne zwijanie, delikatne podszarpywanie. Założyliśmy jochu białe i złapaliśmy klucz pomarańczowy do strony. Zwijamy go, wyhaczymy. Taki bezzadzierowy, taki pstrążek i już puszczamy go do wody. Tak jak mówiłem, jednostajne prowadzenie,
i coś tam udaje się wydobyć. Co, skończyliśmy, wracamy do domu. Trochę tych rybek dzisiaj było, nie powiem, że nie. Brały na wszystko, co im się praktycznie wrzuciło do wody, ale najlepiej sprawdzał się perłowy róż. Co, taka odskocznia trochę od tych kleni, tak jak wam mówiłem. Na razie na Odrze wysoka woda, więc ciężko się łowić, syf płynie, tak samo na kanale. Ale co, przetestowaliśmy sobie gumy. Najlepiej sprawdzało się bardzo delikatne dociążenie przynęty. Tam główka wolframowa 0,2-0,3 grama. Do tego przynęta. No i co? Ciągłe zwijanie kołowrotkiem, delikatne podszarpywanie szczytówki dawało efekty. Nawet na blaszki udało się złapać 2 czy 3 ryby. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. I co? Widzimy się na kolejnej wyprawie wędkarskiej. Siemano!